Witam wszystkich serdecznie z Mistrzostw Polski w kickboxingu w formule low kick z Legnicy. Dzień drugi zmagań na turnieju. Ze mną Mariusz Ziętek, trener, jak również osoba, bez której tak naprawdę zawodnicy mieliby gdzie walczyć, ponieważ udostępnia ringi. Tak, to prawda, że może, że nie, że nie mieliby gdzie na czym walczyć, ale jednak rzeczywiście te ringi nasze Ziętek są dość popularne teraz. No właśnie, są dosyć popularne, bo nie tylko na turniejach amatorskich można pana trenera spotkać, ale również zawodowe gale pan obstawia. Tak, no te największe w Polsce to rzeczywiście są obsługiwane przez naszą firmę. Czyli można wkrótce powiedzieć, trener i również przedsiębiorca. Tak, już od wielu lat tak pracujemy z tymi ringami, tak poznaję ludzi, a myślę, że to akurat fajna współpraca jest, bo poprzez to, że poznaję zawodników, później przyszłych trenerów, mogę wtedy rzeczywiście im wynajmować te ringi, ufają mi i mają już jakieś tam zaplecze takie, że te ringi są dobrze zrobione. Są bezpieczne, sama je testowałam na własnej skórze, więc muszę tutaj potwierdzić, że są bezpieczne i profesjonalne. Również jest tutaj trener, właśnie jako trener, czy zawodnicy startują, jak poszło? O. To znaczy tak, ja tu w ogóle jestem gościnnie. O proszę, tylko bez zawodników. Bez zawodników, przyjechałem tylko zobaczyć, jak rzeczywiście stoją te nasze ringi, bo tu akurat dwa ringi są nasze, zawodnicy walczą właśnie na ringach Ziętek. No i chciałem zobaczyć też się z trenerami, których chcę zaprosić teraz na najbliższe Mistrzostwa Polski młodzieżowe, które robimy w Błaszkach. No właśnie, ale ostatnio też była impreza sportowa Mistrzostwa Polski, też pan trener tam był obecny. Tak, tak, no byliśmy organizatorami Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, młodszych i starszych w full kontakcie, bo tak nasz klub się specjalizuje w full kontakcie, no i w boksie. No proszę, proszę, jak ładnie. Czyli zeszłe zawody zaliczy pan do udanych? No myślę, że nawet bardzo udane. Proszę się pochwalić. No zwłaszcza dla naszego klubu, bo co prawda jednym punktem, ale w rywalizacji wygraliśmy drużynowo. No to gratuluję, tym bardziej, że organizacja u siebie, swoje ringi, no to jeszcze tak. Czym chwalić? No myślę, że tak kompleksowo wszystko zrobiliśmy na 5 z plusem. O proszę. Na DSF będzie pewnie trener obstawiał ring? Nie, z DSF-em mamy tylko współpracę taką, że wynajmujemy, czy może wynajmujemy, a udostępniliśmy te obrotowe reklamy, które są na ringach i my też jesteśmy, jakby można powiedzieć, pomysłodawcami tych obrotowych reklam na ringach bokserskich. Czyli trener jest wszędzie. No, jesteśmy. Ja mówię w liczbie mnogiej zawsze z tego względu, że no, współpracuję i pracuję nie tylko sam, bo ludzie też jeżdżą i pracują. Mogę się też pochwalić tym, że mamy klatko ring, tak cały czas się chwalę, nie? Ale to jest bardzo wspaniałe, żeby pan trener się tym chwalił, bo być może ktoś teraz jeszcze weźmie ten klatko ring. No klatko ring też już jest dość popularny, z tego względu, że no, Polsat to można powiedzieć jako pierwszy pokazał ten wynalazek, ring połączony z siatką i jest często używany do gal mieszanych sztuk walki. Dokładnie. Znajdował się na początku chyba był w Fenie, teraz chyba w Ladies Fight Night też jakby chyba zastosowali, bo dziewczyny się biją i w formule K1 tam, w Muay Thai i w MMA, więc to jest bardzo dobre połączenie, jeżeli gala odbywa się w tych formułach właśnie, w K1 i w MMA. No wiadomo, na KSW tam jest tylko klatka, w sumie Fen też już chyba przeszedł do samej klatki. Tak, no większość walk robią w parterze, dlatego też potrzebna jest tylko siatka, ale w KSW w początkowej fazie swojego rozwoju również od nas użyczało od nas ringów takich bokserskich, tylko dokładaliśmy piątą linę. No właśnie, właśnie. Czyli wszędzie pana trenera jest tu i tam, z czego się bardzo cieszymy. No ja też się cieszę, że mogę tutaj spotkać takich miłych ludzi, taką miłą panią, która ze mną super rozmawia. Dziękuję, chyba się zawstydziłam. A jakie plany? No jest dużo uśmiechu, bo uśmiech poprawia nam samopoczucie, jakby komunikację międzyludzką. Też uważam, że uśmiech jest mega potrzebny. Razi mnie moje zielone oczy. Jestem, ale słońce mnie razi, więc będę mrużyć oczy. Skype wtedy nie będzie widać mojego koloru, jaki mam. Chciałam jeszcze wrócić do nadchodzących imprez sportowych, gdzie będzie można trenera spotkać z ringiem albo z zawodnikami. Wiemy, że pan organizuje zawody, ale chciałam się zapytać jeszcze o te walki zawodowe, gdzie
będzie można spotkać ring wasz i po prostu trenera. No tak, no. Teraz tyle co wróciliśmy z Polsat Boxing Night, tam również był nasz ring i obsługiwaliśmy całą galę, od ringu do reklam, dookoła ringu. Najbliższa impreza jest amatorska w Błaszkach. Jesteśmy też współorganizatorami z Polskim Związkiem Bokserskim i z gminą i miastem Błaszki. Odbędzie się 4-5 marca, maja. Dobrze, mi się nie stało, pomyliłyśmy te miesiące, ale to nic. Maja. I oczywiście też wszystkich zapraszam, zachęcam do udziału. Będą również tam szarfy, puchary dla zawodników, także myślę, że no będą trofea fajne i zapraszam, żeby uczestniczyć w tych zawodach. Również dołączam się do zaproszeń, czyli w biegu, ciągle w weekendy, wyjazdy i ciągle obstawianie imprez. Tak, no ja już można się powiedzieć przyzwyczaiłem do takiego trybu życia, gorzej z rodziną, bo jednak mało mnie w domu, a mam trójkę, która tam no, na pewno brakuje troszkę tatusia. A chciałam zapytać, a trenują dzieciaczki? No najstarsza już chodzi na zajęcia, ma 10 lat, no wiadomo, że nie można dużo wymagać, ale przychodzi i trenuje. Zaraża się pasją. Tak, nie zawsze chętnie, tata zawsze namawia, ale no... Jest na zajęcie. Wiem, jak to wygląda, lepiej jest dziecko po prostu wziąć na salę, niech sobie robi pamięć mięśniową obserwując, bo nie ma co zmuszać dziecka właściwie do ruchu w takim sensie technicznym. Jeżeli nie chce robić techniki, no to wiadomo, że lepiej odpuścić, niech się zajmie zabawą na tej macie, ale że oby było i chłonęło to, co ma tata do przekazania. No też tego samego zdania jestem, ale jednak dzisiaj dzieci trzeba namawiać do ruchu. Ja wiem z doświadczenia i rodzice, którzy przewożą dzieci na zajęcia, to również mówią, że ciężko jest wyciągnąć dziecko od komputera czy od innych jakichś takich zabaw elektronicznych z domu. No niestety tak jest, że komputer i jakby media, social media, czyli ten internet, mam na myśli tutaj Instagram i Facebook, pochłoną mega, czy gry właściwie internetowe, gdzie dzieci nie wychodzą, tylko rozmawiają ze sobą i komunikują się przez internet i tu jest właśnie problem, bo te dzieci nie chcą później trenować, dlatego fajnie, tą łatwość mają trenera dzieci, że mają tą możliwość takiego sportu w domu i to jest fajne i fajnie, że rodzice, z którymi pan trener ma kontakt, wyciągają tych dzieciaków, no bo wiem, jak to wygląda, sama prowadziłam grupę dzieci z kickboxingu i ciężko po prostu. Było fajnie na jeden trening, dwa, ale żeby była jakaś systematyka wśród trenowania, no to niestety gdzieś to zawodziło, bo dzieci wybierały inną drogę jakby rozwoju kciuka, brzydko kolokwialnie się wypowiem, ale niestety tak jest. Mam nadzieję, że spotkamy się na najbliższej imprezie sportowej i będziemy mogli kontynuować naszą wspaniałą rozmowę. I będę miała okazję zawalczyć jeszcze na ringu wyposażonym, wypożyczonym przez trenera. No, będzie mi miło. Mi również. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Mariusz Ziętek, Mistrzostwa Polski w low kicku, Monika Boch.